W tym filmie pokażę Ci najnowsze informacje ze świata sztucznej inteligencji oraz niesamowite narzędzia, które możesz przetestować już dziś. Zaczynamy. Google zaprezentował swój najnowszy model językowy Gemini, który daje dużo możliwości i ma być konkurentem dla takich modeli jak GPT 4. Niestety prezentacja, która na początku zrobiła na mnie ogromne wrażenie, była w sprytny sposób zmontowana i niestety dodano tam kilka elementów. Pomimo tego jestem bardzo ciekawy, jak model będzie działał w praktyce. Na razie nie jest dostępny w Europie, więc będziemy musieli jeszcze poczekać, a jego najnowsza wersja wyjdzie dopiero w przyszłym roku. Jeśli chcesz poprawić jakość Twoich starych zdjęć, to możesz wykorzystać narzędzie Magnific i dzięki sztuczne. Inteligencji system automatycznie poprawi jakość tych zdjęć. System nie tylko pozwala poprawić jakość zdjęć, ale również zmienia wygląd danych elementów na zdjęciu dzięki sztucznej inteligencji. Korzystanie z tego narzędzia kosztuje aktualnie 39 dolarów miesięcznie. Jeśli znasz alternatywę, to koniecznie napisz ją w komentarzu. Alibaba Group rozwija swój model, który pozwala na animowanie dowolnego zdjęcia. Wystarczy przesłać je do systemu i system automatycznie doda do niego animację. Wygląda to naprawdę niesamowicie i myślę, że za kilka lat zastąpi wielu influencerów, więc warto obserwować tego typu technologie. Możesz przetestować działanie tego systemu już dzisiaj. Wystarczy, że wejdziesz sobie na stronę link, znajdziesz w opisie tego filmu, wybierzesz dany wzorzec ruchowy, na przykład mamy tutaj tańczącą panią, no i tutaj wystarczy... Wgrać swoje zdjęcie, kliknąć tutaj i poczekać, aż system wykona operację. Musisz kliknąć jeszcze animate. Niestety, system jest bardzo obciążony, więc czasami trzeba na to poczekać bardzo, bardzo długo. Ta technologia bardzo się rozwija, więc za kilka miesięcy może to wyglądać już zupełnie inaczej. Leonardo AI, czyli moim zdaniem aktualnie najlepsze bezpłatne narzędzie do generowania grafik przy pomocy sztucznej inteligencji, wprowadza real-time canvas, czyli możliwość generowania obrazów na żywo na podstawie tekstu i tego, co narysujemy. Po Lewej stronie. System działa bardzo prosto. Na początek musisz pisać to, co chcesz zobaczyć. Musisz pisać tzw. prompt. I w tym miejscu wpisz sobie po angielsku to, co chcesz uzyskać. Ja wpiszę sobie tutaj. Zamek w górach i mamy tutaj od razu podgląd, i teraz możesz wykorzystać możliwości generowania tego obrazu na żywo. Czyli mamy tutaj różne narzędzia, możesz przesłać zdjęcie referencyjne, możesz narysować jakiś element, no i ja narysuję sobie tutaj szybko zamek i wszystko robię na żywo, nie ma tutaj żadnych cięć, a system automatycznie zmienia nam wygląd tego zamku. Mogę sobie dorysować jakąś bramę, mamy tutaj jeszcze mur obronny, mamy wieżę i Automatycznie możemy sobie dostosować ten zamek pod siebie. Dodatkowo, system daje nam możliwość zmiany tego, jak bardzo ten obraz będzie wpływał na wygenerowane zdjęcie, które widzimy po prawej stronie. No i możemy właśnie zmienić sobie tryb. Mamy tutaj tryb Cinematic, dorzućmy do, sobie tutaj jeszcze drogę. Możemy sobie zmienić na przykład na fotografii, i wtedy będzie to fotografia, no i w tym wypadku system stworzył nam dwa zamki. I oczywiście możemy sobie to doprecyzować albo tworząc tutaj inny układ, albo zmieniając prompt lub siłę właśnie kreatywności. Im większa siła, tym właśnie ten obraz będzie odbiegał od tego, co mamy tutaj. W tym wypadku to jest bardzo duży plus, że system stworzył coś pięknego. No i teraz możemy sobie to eksportować i wykorzystać do własnych celów. Mamy tutaj dwa tryby. Więcej na ten temat pokazałem właśnie w moim osobnym filmie. Jeśli chcesz go zobaczyć, no to wejdź sobie na mój kanał NetGonet i tam znajdziesz film na temat Leonardo do AI. Midjourney, czyli inny system do generowania grafik, który wykorzystuję osobiście do generowania zdjęć do reklam i innych materiałów graficznych, zostanie ulepszony o nowy interfejs, na który wszyscy czekają. Aktualnie, żeby korzystać z tego systemu, musimy korzystać z Discorda, który nie jest zbyt przyjazny, a teraz będzie można wszystko tworzyć z poziomu strony. Za niedługo ten system ma się pojawić. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z Midjourney i generować grafiki reklamowe, no to dołącz do mojego kursu. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Kolejne narzędzie, które jest świetne dla projektantów i osób, które pracują w branży kreatywnej, to WISCOM. Dzięki niemu możesz zmienić swoje szkice lub projekty w właśnie grafiki trójwymiarowe. Pokażę ci, jak działa ten system. Do testów możesz skorzystać z bezpłatnej wersji. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj, wybierzesz format Twojego obrazu i prześlesz Twoje zdjęcie. Przesyłam jeden z moich starych rysunków. Pisuję sobie tutaj prompt, czyli średniowieczna wioska, i mamy tutaj render. Zobaczmy, jaki będzie wynik. I mamy tutaj przykład właśnie takiego renderu. Możemy sobie zmienić i po w jaki ten rysunek wpływa na ostateczny wynik. Jeśli zmniejszę tę wartość, to wtedy obraz będzie bardziej kreatywny i będzie odbiegał od mojego projektu. W ten sposób można stworzyć sobie nowe pomysły, no i widać, że zmiana jest znacząca. Druga opcja to refine, i możemy sobie tutaj poprawić nasz obraz. Wystarczy, że kliknę Generate i wtedy system delikatnie go poprawi w zależności od tego, jaki, jaką wartość wybierzemy właśnie w tym polu. Do zabawy i testów to narzędzie działa bezpłatnie i jeśli chcesz korzystać z niego komercyjnie, musisz kupić wersję Pro. Meta udostępnia do testów nowy model, który pozwala na generowanie różnego rodzaju dźwięków. Link do tej strony znajdziesz w opisie i na tej stronie możesz właśnie potestować ten system. Jeśli ominął Cię mój ostatni film, to powinieneś wiedzieć, że ChatGPT wprowadził wersję GPT-4 Turbo i zmienił nieco interfejs płatnej wersji. Teraz wszystkie modele dostępne są z jednego miejsca. Możemy sobie wykorzystać właśnie tworzenie zdjęć, generowanie analiz naszych dokumentów i wiele więcej. I to wszystko korzystając właśnie z tej opcji. Dodatkowo ChatGPT otrzymał nową funkcję GPT, która pozwala na dopasowanie, dostosowanie modelu do własnych potrzeb. Możesz stworzyć sobie różnych asystentów, którzy będą wytrenowani na Twoich danych i będą realizować konkretny cel. Na przykład, ja stworzyłem sobie pomocnika, który pomaga mi w tworzeniu filmów na YouTube, pomaga mi w prowadzeniu newslettera, może Ci pomóc w analizie danych lub w innych elementach. Więcej na ten temat dowiesz się z mojego kursu ChatGPT w pracy, biznesie i marketingu. Link do kursu znajdziesz w opisie tego filmu. Znajdziesz tam gotowe schematy, które pomogą ci stworzyć takich asystentów. Narzędzie do montażu i edycji filmów Descript wprowadza nową funkcję Eye Contact. Dzięki niej możesz bez przerwy patrzeć na obiektyw, nawet jeśli zerkasz, na przykład, na prompter czy Ekran obok. Wystarczy, że przełączysz sobie tą opcję, i teraz cały czas podczas filmu będę patrzył na obiektyw. A wygląda normalnie to w ten sposób. Ta funkcja może ci pomóc przy nagrywaniu reklam, różnego rodzaju filmów i zawsze będziesz utrzymywał kontakt wzrokowy z widzami, co jest bardzo ważne, żeby utrzymać ich uwagę. X, czyli dawny Twitter, wypuszcza nowy model GRUG, który ma działać podobnie jak GPT i inne modele językowe dostępne na rynku. Na razie ten model jest dostępny tylko dla wybranych użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chcesz sprawdzić, jak sztuczna inteligencja radzi sobie ze śpiewaniem i tworzeniem muzyki, no to możesz wejść sobie na stronę SunoAI, wybrać sobie tekst, czyli musisz wpisać tutaj tekst piosenki i wybrać... Styl muzyczny i system wygeneruje dla ciebie gotową piosenkę i będziesz mógł ją odsłuchać i wykorzystać w różnych celach. Pamiętaj, że jeśli chcesz wykorzystać ją do celów komercyjnych, znowu trzeba zapłacić. Meta wypuszcza nowe narzędzie Simness Expression, które tłumaczy dany język na filmie i zachowuje naszą ekspresję, przynajmniej w teorii. Możemy je przetestować już bezpłatnie. Niestety nie można wykorzystywać tego narzędzia komercyjnie, więc na razie mówię ci to jako ciekawostkę, ale myślę, że za niedługo wszystkie granice językowe po prostu znikną, bo narzędzia AI będą tak dobre, że będziemy mogli rozmawiać ze sobą nawet nie znając innych języków. Myślę, że to poczekamy na to jeszcze kilka lat, ale wszystko idzie właśnie w tym kierunku. Ostatnie badanie, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, firma Meta przeprowadziła badanie, w którym pokazano uczestnikom zdjęcie, czyli musieli oglądać konkretne zdjęcia, byli podłączeni do specjalnego narzędzia do neuroobrazowania mózgu i system oparty o sztuczną inteligencję miał przewidywać, co widzi dane. Użytkownik. Całe badanie wraz ze szczegółami jest dostępne na tej stronie, więc możesz sobie je przeanalizować, przeczytać no i zastanowić się nad tym, w którą stronę idzie nasza technologia i świat. Mam nadzieję, że ten materiał był wartościowy. Jeśli Ci się podobał, no to zostaw mi komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.